20 stycznia odbyło się spotkanie sekcji bokserskiej KSZO Ostrowiec podsumowujące jej działalność na przestrzeni 85 lat istnienia. W spotkaniu udział wzięli zarząd klubu, obecni oraz byli pięściarze ostrowieckiej sekcji pięściarskiej, m.in. Józef Gotowiecki, Tadeusz Niezgoda, bracia Jan i Tadeusz Bimkowie, Józef Rączek oraz jedyny jak do tej pory mistrz Polski w boksie Tomasz Miałkowski, który tytuł wywalczył podczas turnieju w roku 1999. W spotkaniu wziął udział także wiceprezes zaprzyjaźnionego z KSZO Ostrowiec Kieleckiego Klubu Pięściarskiego RASZ Grzegorz Nowaczek. Krótki rys historyczny zaprezentował zebranym Łukasz Dybie, wiceprezes KSZO do spraw boksu. Obecni wysłuchali analizy dokonań pięściarskich oraz usłyszeli o planach działalności sekcji w roku 2014. Ponieważ w tym roku przypada 85. rocznica powstania klubu, do jej obchodów włączą się także działacze sekcji bokserskiej. Jednym z punktów obchodów ma być mecz pięściarski, który rozegrany zostanie w sierpniu w Parku Fabrycznym. To będzie niedziela. Wstępnie planujemy właśnie zorganizować, oczywiście jeżeli pogoda pozwoli, wstępnie planujemy zorganizować ten mecz. Myślę, że na ten mecz możemy zaprosić kluby z zagranicy. Chcemy zrobić mecz na wysokim poziomie, przedstawiając przede wszystkim naszych zawodników, żeby upamiętnić tamte chwile z 29 roku. Działacze KSZO w tym roku zorganizują tradycyjny już memoriał imienia Bronisława Kubickiego, a w planach jest zawodowa gala boksu. Inna formuła turnieju Kubickiego zaproponowana przez sekcję sprawdziła się, frekwencja na trybunach była największa, jeżeli chodzi o ten turniej przez ostatnie lata, co w naszym rozumieniu będzie taka formuła kontynuowana z jakimiś drobnymi modyfikacjami. W najbliższych dniach do rywalizacji przyłączą się pięściarze pomarańczowo-czarnych. W sobotę jedziemy do Gliwic. Tam będzie turniej taki młodzieżowy do Mistrzostw Polski Seniorów, kwalifikacje. To znaczy nie kwalifikacje, tylko taki przetarcie, że tak powiem, do Mistrzostw Polski Seniorów, ponieważ teraz Mistrzostwa Polski Seniorów są w formule otwartej, czyli kto zgłosi się, ten przyjeżdża, czyli nie będzie tylko tak, jak do tej pory było 8 zawodników w danej kategorii wagowej, więc jedziemy na takie przetarcie do Gliwic. W Kielcach na targach robimy turniej w lutym, 13, 14, 15 lutego, 3-dniowy, czyli też będziemy wspólnie boksować, a dalej mistrzostwo okręgu i zasuwamy do przodu. Plany ostrowieckich działaczy są bardzo ambitne. Ambitnie do tego roku podchodzą także sami pięściarze KSZO.